Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzisiejszym tematem będzie CIT estoński, czyli legalna optymalizacja podatkowa. Proszę Państwa, dla osób, które zdecydują się i będą chciały poznać ten podatek bliżej. Dzisiaj jest taka zajawka, około 40 minut treści merytorycznej związanej z CIT-em estońskim. Jeżeli ktokolwiek z Państwa stwierdzi, że chciałby się dowiedzieć więcej na temat CIT-u estońskiego, takich szczegółów na temat właśnie tego podatku, co zrobić, żeby wdrożyć go, czy też ewentualnie czy w ciągu roku można zmieniać formy opodatkowania na CIT estoński, to Państwu zaoferujemy mniej więcej o godzinie 14:45 możliwość dołączenia do pełnego szkolenia właśnie z zakresu CIT-u estońskiego. Także to są świeże informacje obowiązujące na rok 2023. Proszę Państwa, ale zanim zaczniemy, mam dla Państwa zagadkę, bo usłyszałem dzisiaj takiego suchara, a w związku, że prowadzimy dzisiaj webinar o tematach podatkowych, czy może ktoś z Państwa wie, co rośnie bez korzeni? Czekamy dosłownie 10 sekund na odpowiedzi, być może ktoś też słyszał. Czy zna ktoś z Państwa odpowiedź, co rośnie bez korzeni? Odsetki. Pan Błażej pyta, inflacja, proszę Państwa, podatki. Ale żeby temu zaradzić, będziemy dzisiaj opowiadać Państwu o CIT-cie estońskim, jak można użyć CIT-u estońskiego do legalnej optymalizacji podatkowej w przypadku spółki. Proszę Państwa, zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym Państwa zaprosić na najbliższe spotkania, mianowicie jak spełnić obowiązki, które narzuca ustawa na podmioty obowiązane o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i uniknąć dotkliwych kar finansowych. Ci z Państwa, co wdrażali kiedyś AML, ale nie są pewni, czy dobrze to mają zrobione, albo ci, co w ogóle nic w tym kierunku nie zrobili, zachęcamy do wzięcia udziału w tymże webinarze. Jest to webinar bezpłatny oraz sygnalista. Nowe obowiązki biur rachunkowych. Proszę Państwa, ustawodawca w projekcie ustawy przewiduje, że Państwo będziecie mieli tylko 2 tygodnie na wdrożenie procedur, przeszkolenie zespołu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć, jak uchronić się przed negatywnymi skutkami wejścia w życie ustawy o ochronie sygnalistów, zapraszamy Państwa na webinar. Klikacie Państwo w linka, który się teraz pojawił i możecie się Państwo zapisać na takie darmowe spotkanie. Dzisiejszy temat CIT estoński, poprowadzi go doradca podatkowy Michał Cilibała. Witam Michał jeszcze raz. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa, zostawiam Państwa z Michałem. Około 40 minut treści merytorycznej. Pytania można zadawać w trakcie, jeżeli są związane ze stricte omawianym slajdem. Jeżeli treść pytania jest inna niż to, co związane jest z aktualnie prezentowaną tematyką czy zagadnieniem, to zachęcamy do zadania pytania na zakończenie webinaru. Także dziękuję bardzo, zostawiam Państwa z Michałem. I o godzinie 14:45 około się z Państwem połączę, aby przybliżyć Państwu ofertę dołączenia do pełnego szkolenia związanego właśnie z CIT estoński. Proszę Państwa, właściwie trzeci rok CIT-u estońskiego. Pierwszy rok nieudany, bo przepisy dość zbyt skomplikowane, zbyt, że tak powiem, ograniczające pewne możliwości. Drugi rok w miarę unormalizowane przepisy, pewne instytucje w tym podatku doprowadzone do jakiegoś sensownego rozwiązania. I chcę poprzypominać o pewnych elementach, które nam daje ten CIT estoński. Patrzę, co było w mailu zachęcającym, że na webinarze dowiemy się, czy się opłaca. Dla kogo estoński CIT może być opłacalny? Proszę Państwa, jeżeli idziemy sobie w stronę odpowiedzi, dla kogo CIT estoński może być opłacalny, to tak naprawdę
dla praktycznie wszystkich spółek z o.o., które mają możliwość bycia na CIT-ie estońskim, czyli tak zwanym zryczałtowanym podatku dochodowym dla spółek, bo cały czas jeszcze spotykam się, nawet dzisiaj miałem spotkanie z klientem, który rozumie CIT estoński, jako że mielibyśmy coś wspólnego z Estonią, że to w Estonii trzeba zarejestrować firmę. Nie, absolutnie. CIT estoński to tylko jest taka nazwa zwyczajowa, nazywa się to w rzeczywistości ryczałtowe opodatkowanie spółek. I tu przede wszystkim spółek z o.o., ale nie tylko, zaraz pokażę tabelę. Czyli pierwsza podstawa, że CIT estoński to nic nie ma wspólnego z Estonią oprócz nazwy. Można iść w stronę taką jak fasolka po bretońsku, że w Bretonii w ogóle nie słyszeli o takiej fasoli. Dobrze. I czy CIT estoński się opłaca? Opłaca się praktycznie, tak jak mówię, każdemu, kto może na tym CIT-ie estońskim być, żeby tylko mógł spełnić warunki, to mu się to opłaca. A no dlaczego mu się opłaca? Dlatego, że na CIT-ie estońskim najprawdopodobniej zapłacimy mniejsze podatki niż płacąc to na zasadach ogólnych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o spółce z o.o., to spółka z o.o. jest opodatkowana 9% lub 19% podatkiem. Następnie jak chcemy wyciągnąć dywidendę z tej spółki, to musimy zapłacić kolejny 19% podatek. Czyli jeżeli mówimy o płaceniu podatków w spółce na przykład z o.o. z 9% podatkiem plus jeszcze 19% podatek od zysków, jeżeli wypłacamy, no to możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z podatkiem praktycznie 28%. Jeżeli mamy spółkę, która przekroczyła 2 miliony euro w roku, to ta spółka płaci 19% i mamy wtedy 19 i 19 od dywidendy, czyli mamy praktycznie 38% podatku. No to jest taki procent trochę składany, więc jakbyśmy dokładnie liczyli, no to wymierna wysokość podatku by była troszeczkę niższa, ale tak nam będzie łatwiej zapamiętać. Więc odpowiadając na pierwsze pytanie, które było w zachęcie mailowej, dla kogo estoński CIT może być opłacalny? Muszę powiedzieć, że CIT estoński będzie opłacalny praktycznie dla każdej spółki, która ten CIT może u siebie zaimplementować i wdrożyć. Kolejne pytanie, czy ewentualnie zachęta, która pojawiła się w mailu, no to jest, jakie zagrożenia wiążą się z przejściem na CIT estoński? No i rzeczywiście tutaj tych zagrożeń jest trochę. Pierwsza rzecz, że trzeba dobrze zidentyfikować, kto może na ten CIT estoński przejść, później prawidłowo prowadzić księgi, no i to zagrożenia to są te najważniejsze, czyli prawidłowa identyfikacja, później prawidłowe prowadzenie ksiąg i ewentualnie no trzecie, które można by było tutaj znaleźć zagrożenie, no to wywiązać się z wszystkich obowiązków, które powodują, że w którymś momencie nas z tego CIT-u estońskiego nie wyłączą. Ja tutaj o pewnych elementach za chwilę powiem i pokażę też na slajdach. Kolejne zachęcające pytanie, które było, czy zachęta, która pojawiła się w mailu, jak w praktyce przejść na estoński CIT? Proszę Państwa, przejście na CIT estoński nie jest działaniem skomplikowanym. Można przejść na CIT estoński w każdym momencie roku podatkowego. Czyli mamy sytuację tego rodzaju, że nie musimy tutaj wybierać do 10, do 20 stycznia. Jeżeli tylko spełniamy warunki, to przejście na CIT estoński może nastąpić od każdego następnego miesiąca, czyli możemy sobie zaplanować, że chcemy przejść na CIT estoński w marcu, w kwietniu, w maju.
Jedyne co, to to, że będziemy musieli wykonać sprawozdanie finansowe, zamknąć księgi rachunkowe na moment przejścia. Także tutaj będzie dodatkowa praca księgowa związana z zamykaniem ksiąg rachunkowych. Kolejna zachęta, która była w mailu, czy rzeczywiście będąc na estońskim CIT-ie nie płacisz podatku? No i to jest pewien stereotyp, że będąc na CIT-ie estońskim nie płacimy podatku dochodowego. Niestety, będąc na CIT-ie estońskim też płacimy podatek dochodowy, ale co innego stanowi podstawę podatku dochodowego niż w normalnym CIT-ie. Także tutaj trzeba pamiętać o tym, że przy CIT-ie estońskim najprawdopodobniej też co miesiąc będziemy płacić podatki od pewnych czynności, od pewnych transakcji finansowych, które są objęte opodatkowaniem. Natomiast w CIT-ie estońskim nie płacimy podatku od wypracowanego dochodu, czyli jeżeli spółka nam wypracuje jakieś zyski, to od tych zysków nie płacimy podatku dochodowego w CIT-ie estońskim, bo podatek dochodowy w CIT-ie estońskim jest płacony dopiero od tak zwanej konsumpcji, czyli w momencie, gdyby ktoś chciał wypłacić środki, które spółka wypracowała, to w takim wypadku dopiero będzie płacił podatek dochodowy. Widzę, że już tam pojawiły się pytania i właściwie w trakcie tej króciutkiej prezentacji, którą tutaj pokażę, na te pytania będą odpowiedziane. Pani Beata, co ze spółkami komandytowymi? No i zaraz tutaj proszę sobie popatrzeć na tabelę, którą tutaj przygotowałem, że zarówno spółka z o.o., jak i spółka komandytowa, czy spółka komandytowo-akcyjna, także i spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna mogą być opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek, czyli mogą być objęte tak zwanym CIT-em estońskim. Ale bardzo ważny warunek. Skład osobowy. Wyłącznie osoby fizyczne. Czyli jeżeli byśmy mieli w spółce komandytowej wyłącznie osoby fizyczne, czyli zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze będą osobami fizycznymi, to taka spółka komandytowa będzie mogła wybrać ryczałt od spółek, czyli być opodatkowana na CIT-ie estońskim. Czyli mamy sprawę pytania pani Beaty załatwioną. Może być spółka komandytowa na CIT-ie estońskim, ale ta spółka musi składać się wyłącznie ze składu osobowego osób fizycznych. Jakie są stawki podatku na CIT-ie estońskim? I tutaj w mojej prezentacji też do tego się odnoszę, ale postanawiam na szybciutko odpowiedzieć na to pytanie. Proszę popatrzeć. Wysokość ryczałtu od spółek zgodnie z artykułem 28o wynosi 10% podstawy opodatkowania w przypadku małego podatnika, jeżeli jest to podatnik mały, czyli do 2 milionów euro i 20% podstawy opodatkowania w przypadku podatnika innego, czyli w przypadku podatnika innego niż małego. Ale to jeszcze nam nie za wiele mówi, bo 10% i 20%, że to ten podatek wynosi, to zryczałtowany to nam za mało jeszcze mówi, bo w przypadku, kiedy będziemy dokonywać wypłat kapitałowych
Czyli będzie sytuacja tego rodzaju, że my chcemy wypłacić dywidendy, bo oczywiście w CIT-ie estońskim mamy możliwość wypłacania dywidend, to jeżeli mamy do czynienia z małym podatnikiem, to efektywne opodatkowanie będzie na poziomie 18,10%. Bo dlaczego aż tyle? No dlatego, że tam w CIT-ie estońskim mamy też opodatkowanie dywidend, ale to opodatkowanie dywidend nie jest wprost 19% od dywidendy, bo możemy jeszcze sobie odliczyć ten ryczałt, który będzie płacony w wysokości 10%, i tak naprawdę tabela nam przedstawia, w jaki sposób to opodatkowanie będzie się działo, czyli od miliona zysku brutto, który byśmy chcieli wypłacić z takiej spółki, będziemy musieli zapłacić 181 tysięcy podatków, bo tam jest i PIT, i CIT, czyli realne opodatkowanie takiego dochodu, dywidendy, którą wypłacimy, to będzie wynosiło 181 tysięcy przy małej spółce. Jeżeli sobie weźmiemy dużą spółkę, czyli spółkę, która przekracza 2 miliony euro, i taka spółka będzie miała zysk 1 000 000 zł, to w efekcie końcowym, który chcemy wypłacić, to w efekcie końcowym podatku przy tej spółce zapłacimy 212 tysięcy złotych. To jest podatek łączny CIT i PIT, co efektywne opodatkowanie nam daje 21,2%. Czyli teraz, odpowiadając pani Renacie, jeżeli mówimy o stawkach ryczałtowych, to stawki ryczałtowe wynoszą 10 i 20, a jeżeli mówimy o efektywnym opodatkowaniu spółki, to mamy 18,10 lub 21,2%. Bo sama odpowiedź, jakie są stawki podatku, nam nie da jeszcze obrazu, ile rzeczywiście tego podatku efektywnie trzeba zapłacić. Bo gdybym skończył na tym, że 10-20%, no to byłoby to stanowczo za mało, dlatego że, tak jak powiedziałem, nie dałoby to pokazać się efektywnej stopy oprocentowania kapitału, który możemy odzyskać z takiej spółki. Pani Dorota, czy należy sporządzić sprawozdanie finansowe przed złożeniem zawiadomienia o wyborze CIT-u estońskiego? Proszę pani Doroto, rzeczywiście jest dyskusja na ten temat. W interpretacjach, które wydało Ministerstwo Finansów, wygląda na to, że Ministerstwo Finansów tak sobie to wyobraża, że wybór CIT-u estońskiego powinien być poprzedzony sporządzeniem sprawozdania finansowego. Ale nie przyjąłbym to jako jednoznacznej na dziś dyrektywy. Dyskutuje się na ten temat. To jest wniosek z jednej czy dwóch indywidualnych interpretacji. Nie przesądza to o tym, żeby to było bezwzględnie obowiązujące prawo. Trzeba zawsze odnieść się do też sytuacji w konkretnej firmie. Z przepisu można wnioskować, że nie jest to bezwzględnie konieczne, ale jednak mimo tego Ministerstwo Finansów w interpretacjach zawarło takie zdania, więc rzeczywiście z dużą ostrożnością trzeba się do tego odnieść. Żeby się nie okazało, że po kilku latach
jest sytuacja tego rodzaju, że nie mieliśmy prawa do CIT-u estońskiego. Pan Błażej pyta, czy nowo powstała spółka z o.o. może być na CIT-ie estońskim. Jak najbardziej, każda nowo powstała spółka może być na CIT-ie estońskim, ale mamy pewne wyjątki. No i teraz jednym z wyjątków, ja tutaj szybko przeskakuję przez te slajdy, ale po to, żeby znaleźć odpowiedni slajd do tego pytania. Spółka nowa, jeżeli by była tworzona na bazie innego przedsiębiorstwa, czyli na bazie aportów, może być tak, że nie będzie mogła być przez 24 miesiące na CIT-ie estońskim. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy nowo powstałą spółkę, gdzie zastosowano jako wkład aporty i proszę, patrzmy tutaj sobie na przepis 28K, że jeżeli wnoszący tytułem aportów na poczet kapitału składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników albo uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składników tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość kwoty 10 tysięcy euro. To jeżeli na bazie, no ewentualnie w wyniku, jeżeli powstanie spółka z o.o. w wyniku połączenia lub podziału, bo może powstać nowa spółka w wyniku na przykład podziału lub połączenia. No to niestety taka nowa powstała spółka albo z tym aportem, albo w wyniku podziału i połączeniu nie będzie mogła przez 24 miesiące od daty utworzenia być na tak zwanym CIT-ie estońskim. Pani Elżbieta zapytała, a spółka jawna w składzie kapitału? Nie bardzo jakby rozumiem to pytanie. Co do zasady, spółki jawne są spółkami permanentnymi, co to oznacza, że no spółka jawna, która ma w składzie same osoby fizyczne, nie jest płatnikiem podatku CIT i tym samym nie może być na CIT-ie estońskim. Chyba że o coś innego chodziło, to bym prosił, żeby pani Elżbieta dokładniej zadała to pytanie, bo w tej chwili to pytanie dla mnie nie identyfikuje problemu. Pani Jana, a warunki zatrudnienia? 3 osoby czy 3 pełne etaty, jeśli mam 3 osoby, ale nie pełne etaty? Jeżeli mówimy o spółce z CIT-em estońskim, to już zerknę sobie do przepisu, bo tutaj rzeczywiście w mojej tabelce mogę, może ona trochę mylić, bo pisze minimum 3 osoby, ale wprost przepis tam mówi o 3 etatach. Ale co do zatrudnienia, nie wszyscy powinni się martwić, bo jeżeli mamy nowo powstałą spółkę z o.o. lub spółkę małą, to zatrudnienie, to są pewne ulgi związane z zatrudnieniem, czyli nie jest tak, że zakładając spółkę i zgłaszając na CIT estoński, musimy od razu zatrudniać 3 osoby. Już szybciutko sobie spróbuję zerknąć do przepisu. Przepis nam mówi tak, że musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Czyli sam przepis odnosi się do 3 osób, ale później te 3 osoby zamienia na pełne etaty. Czyli
tu dochodząc do ostatecznego wyniku analizy, to te trzy osoby muszą być zatrudnione na pełne etaty. Czyli w tym wypadku trzy osoby równa się trzy pełne etaty. Gdyby była sytuacja tego rodzaju, że załóżmy te trzy osoby nie mają pełnego etatu, no to wyrównaniem może być zatrudnienia, załóżmy czwarta osoba. Czyli mamy sytuację tego rodzaju, że mamy zatrudnionych dwóch na pełnych etatach i dwie osoby na połówkach etatach, no to też jest przepis wypełniony, czyli mówi się o tym, że będzie spełniona przesłanka zatrudnienia. Pani Renata coś tutaj napisała, to więcej niż 9 plus 19, też nie do końca jakby rozumiem, do czego to miało się odnosić. No bo 9 plus 19 to jest 28%, ale proszę zauważyć, że jeżeli mamy do czynienia z małą spółką, to, czyli też spółką, która nie przekroczyła 2 miliony, żeby płacić 9%, no to podatku mamy 18,10%, czyli mniej. Więc jakby nie bardzo rozumiem ten komentarz, że to więcej niż 9 plus 19, no bo 9 plus 19 to jest 28% podatku, a tu przy małej płacimy 18, czyli praktycznie prawie 10% mniej, więc jakby pani Renato, nie do końca rozumiem ten komentarz, który tutaj został napisany. Dobrze, dalej. A podatnik przekształcony ze spółki jawnej, nie będący wcześniej podatnikiem CIT, czy będzie mógł stosować 10% podatku? Pierwsza rzecz, żeby stosować przy przekształceniu, no to jest ważne, czy przekraczamy 2 miliony euro, czy nie. Dopóki spółka nie przekroczy 2 milionów euro, no to będzie mogła stosować 10% podatek. Przekształcenie ze spółki jawnej w spółkę z o.o. no nie ma ograniczenia związanego z tym, żeby przejść na CIT estoński. Ograniczenia takiego nie ma. Pan Stanisław pyta, a co ze składką zdrowotną? Do ukrytych zysków to pani Renatko zaraz dojdę, jak tylko zacznę omawiać po kolei swój slajd, ale na razie chciałem poodpowiadać na takie pytania dla zachęty. Panie Stanisławie, w spółce, która jest na CIT-ie estońskim, to mamy sytuację tego rodzaju, że nie będzie składki zdrowotnej co do zasady, ze względu na to, że składka zdrowotna jest połączona z PIT-em, a nie z CIT-em. Czyli składka zdrowotna oczywiście może wystąpić, jeżeli mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o., to wtedy może być sytuacja tego rodzaju, że dojdzie do tego, że trzeba będzie płacić składkę zdrowotną, ale stałą, nieprocentową, czyli składka zdrowotna nie będzie uzależniona od zysku. Ale co do zasady, spółki CIT-owskie, czyli tam, gdzie występuje CIT, nie płacą składek zdrowotnych i to składek zdrowotnych uzależnionych od wysokości dochodu, jaki ta spółka ma. Pani Renata też pyta, czy udziałowców liczymy do wymiaru zatrudnienia, gdy mają umowę o pracę lub zlecone. Nie ma tutaj takich przeszkód. Proszę bardzo, że musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby, ale nie będące udziałowcami, ani akcjonariuszami, ani wspólnikami. Czyli
Udziałowców nie liczymy do wymiaru zatrudnienia, nawet gdy będą oni zatrudnieni na umowę o pracę lub na umowę zlecenie. Czyli musimy zatrudnić w spółce inne osoby niż udziałowcy. Także to jest bardzo ważne i o tym trzeba Pani Renato pamiętać, że udziałowcy nie są liczeni do wymiaru zatrudnienia. Kolejne pytanie, czy umowa zlecenie wchodzi do wysokości zatrudnienia? Tak, wchodzi, ale są pewne znowu kolejne warunki. Musi miesięczne wydatki stanowiące muszą być co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Także jest taka możliwość, żeby zastąpić umowę o pracę umową zleceniem, tylko ona musi mieć odpowiednio wysoką stawkę. Czyli jeszcze raz, żebyśmy mogli zastąpić tą umowę o pracę umową zleceniem, to musi przedsiębiorstwo ponosić miesięczne wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę. Proszę Państwa, to było wiele pytań na początek, a jeszcze bym chciał szybciutko Państwa przeprowadzić przez moją króciutką prezentację, bo być może kolejne pytania, które się pojawią w wyniku przedstawienia mojej prezentacji, Państwu się rozstrzygną. Jeszcze na koniec, czyli właściwie można powiedzieć za 15 minut, postaram się na kilka kolejnych pytań odpowiedzieć. Proszę Państwa, ryczałt od dochodów spółek, czyli tak zwany CIT estoński, to nowy sposób opodatkowania spółek, nowy, właściwie już od 3 lat działający. Ze względu na swoją specyfikę i odrębność został on oddzielnie uregulowany w przepisach ustawy CIT-owskiej i zatytułowany właśnie ryczałt od dochodów spółek. Wybór takiego modelu opodatkowania oznacza dla podatnika przystąpienie do systemu opartego na nowych zasadach opodatkowania, nie tradycyjnie, tak jak do tej pory, że opodatkowanie dwukrotne, czyli raz opodatkowanie zysków spółki, drugi raz opodatkowanie wypłaconych dywidend. Ryczałt, czyli CIT estoński, jest zawsze wyborem dobrowolnym przez spółkę i kto chce, może z niego skorzystać, a nawet może powiem bardziej, kto może, to może skorzystać z takiego rozwiązania, bo mamy ograniczenia, które niektórym firmom, spółkom nie dają możliwości, żeby ta spółka była opodatkowana na zasadach ryczałtu. Proszę Państwa, jak prowadzimy spółkę na CIT-cie estońskim, mamy co najmniej dwie obowiązkowe lektury, czyli ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli CIT. Tam znajdziemy odrębne przepisy dotyczące ryczałtu dla spółek. I druga sprawa to jest przewodnik do ryczałtu od dochodów spółek, czyli Ministerstwo Finansów napisało przewodnik, jak się poruszać po CIT-cie estońskim, co to oznacza, gdzie jest mowa o ukrytych zyskach, gdzie jest mowa o pewnych rozwiązaniach, które w CIT-cie estońskim występują. I każdy, kto się decyduje na takie rozwiązanie w swoim przedsiębiorstwie jak CIT estoński, powinien taki przewodnik do ryczałtu przeczytać. Ogólna dyrektywa interpretacyjna, o co chodzi w tym CIT-cie estońskim? W CIT-cie estońskim chodzi o to, by jak najmniej konsumować, by jak najmniej
środków przeznaczać na potrzeby właścicieli, a jak najwięcej środków, żeby wracało do reinwestowania. Czyli mamy tutaj sytuację tego rodzaju, że ustawodawca daje preferencje, czyli daje możliwość niepłacenia podatku dochodowego na bieżąco z tytułu zysku spółek, licząc na to, że te pieniądze będą przeznaczone na inwestycje. Proszę dzisiaj zobaczyć, jak sytuacja wygląda, że dzisiaj jak spółka zarobi pieniądze, to na następny miesiąc, a ewentualnie ktoś, jak się rozlicza kwartalnie, to na następny kwartał musi zapłacić podatek dochodowy. Ryczałt od spółek pozwala, że dopóki nie wyciągamy środków ze spółki na własne potrzeby właścicieli, to do tej pory podatek nie jest płacony. Ani CIT, ani podatek dochodowy PIT. Ustawodawca też formułując dyrektywę interpretacyjną wyraźnie powiedział, że jeżeli są jakieś wątpliwości co do tego, co powinno być opodatkowane, co nie powinno być opodatkowane, to całość przepisów należy rozumieć tak, że jeżeli jakieś pieniądze przeznaczamy na konsumpcję, to znaczy, że te pieniądze powinny być opodatkowane, żeby tu nie było wątpliwości, że może być jakaś luka prawna, bo gdyby nawet ta luka prawna była, to ta dyrektywa interpretacyjna jednoznacznie o tym mówi, że bierzesz pieniądze na konsumpcję, właściciele wyciągają pieniądze na konsumpcję, to oznacza to jednoznacznie, że środki te powinny być objęte podatkiem dochodowym. Pokazywałem tą tabelę, ale wracam, żeby ją szczegółowo omówić. Warunki wyboru ryczałtu od dochodu spółek. Forma organizacyjna, tak jak widać, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć rodzajów spółek może być objęte ryczałtem, czyli tak zwanym CIT-em estońskim. Skład osobowy w każdej z tego rodzaju spółek muszą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Kolejna sprawa to ograniczenie, że żadna z tych wyżej wymienionych spółek nie może brać udziału w innych podmiotach. Czyli mamy tutaj wykluczone takie połączenia firm jak córki, matki, matki, córki. Jeżeli byłoby tak, że spółka z o.o. ma córkę, no to automatycznie nie może być na CIT-cie estońskim. Jeżeli mamy sytuację tego rodzaju, że jesteśmy jako spółka czyjąś córką, to nie możemy być na CIT-cie estońskim. Kolejną sprawą związaną z warunkami wyboru ryczałtu od dochodów spółek mamy tam przepisy w artykule 28k, które nam dokładnie określają, jakie są ograniczenia. Zaraz o tych przepisach powiem. I dalej, że warunki zatrudnienia mamy 3 osoby, ale troszeczkę inaczej jest dla małych przedsiębiorstw i dla rozpoczynających, bo te 3 osoby możemy dochodzić sobie w późniejszym czasie. Czyli nie od razu musimy startować z 3 osobami. Kolejnym warunkiem wyboru ryczałtu, no to jest, że 50% musi być z działalności tak zwanej aktywnej, tak operacyjnej. Czyli gdybyśmy mieli sytuację tego rodzaju, że na przykład mamy przedsiębiorstwo, które zajmuje się działalnością związaną na przykład z handlem na giełdach finansowych i 100% ma przychodów z tytułu operacji finansowych, to takie przedsiębiorstwo nie będzie mogło być
na CIT-ie estońskim. Tutaj musimy mieć te 50% tej działalności aktywnej. No, na CIT-ie estońskim nie może być takie przedsiębiorstwo, które sporządza MSR-y, nie może być przedsiębiorstwo, które jest w upadłości lub w likwidacji. No i bardzo ważna rzecz formalna, czy na CIT-ie estońskim może być tylko takie przedsiębiorstwo, które złoży w odpowiednim terminie oświadczenie o tym, że chce być na CIT-ie estońskim. To oświadczenie powinno być złożone w terminie do końca miesiąca, od którego to rozpoczynamy być opodatkowanym na CIT-ie estońskim. Mówiłem tam o tym, że te 50% musi być z tak zwanej działalności aktywnej. Co mamy, co się nie zalicza do działalności aktywnej, czy to właśnie zbycie wierzytelności, przychody z odsetek, przychody z części rat odsetkowych, przychody z tytułu poręczeń gwarancji, spraw autorskich, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, no i transakcji z powiązanymi podmiotami, w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma. Czyli jeżeli wyobrazimy sobie sytuację tego rodzaju, że ktoś zakłada dwie spółki z o.o. i te spółki handlują towarami, które jedna spółka praktycznie w całości sprzedaje kolejnej spółce przy minimalnej marży albo nawet i bez marży, no to tu przepisy jednoznacznie wskazują, że ta spółka, która uczestniczy w tym, w takim działaniu, czyli będzie miała transakcje z podmiotami powiązanymi powyżej 50%, a transakcje te nie będą wytwarzać wartości dodanej pod względem ekonomicznym, a nie będą wytwarzać, bo sprzedajemy, zakładamy po marży, z bardzo niską marżą albo bez marży, no to taka spółka na CIT-ie estońskim być nie może. Jeżeli mówimy o podatnikach rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, no to ten warunek 50% przychodu z działalności aktywnej nie jest ważny ze względu na to, że no nie można tego porównać do poprzedniego roku ani w bieżącym okresie. On dopiero będzie miał znaczenie za rok. No i tak samo jak mamy podatnika rozpoczynającego działalność, że warunek zatrudnienia tych trzech osób nie dotyczy roku rozpoczęcia tej działalności i dwóch lat podatkowych bezpośrednio po nim następującym, z tym, że począwszy od drugiego roku podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększania zatrudnienia o co najmniej jeden etat. Czyli o ile w pierwszym roku podatkowym nie musimy mieć zatrudnionej osoby, to już w następnym okresie musimy mieć zatrudnioną jedną, w następnym okresie kolejną osobę. Ten slajd już Państwu omówiłem, to dotyczył aportów, że spółki, gdzie mamy aport wcześniejszej działalności gospodarczej czy zorganizowanej części, no to nie kwalifikują się do tego, żeby być na CIT-ie estońskim. No i pojawiło się tam, widziałem, ktoś się dopominał o czymś takim, że przecież w CIT-ie estońskim mamy coś takiego jak ukryte zyski. Czyli ustawodawca przyjął, że pewne działania w spółce z CIT-em estońskim traktowane mogą być jak ukryte zyski. A jeżeli one będą traktowane jak ukryte zyski, to oznacza, że od tego
trzeba płacić na bieżąco podatek. No to czyli jak płacimy na bieżąco podatek, to oznacza to, że to pytanie, ta zachęta, która była w mailu, to odpowiedź właśnie jest przecząca. Bo pytanie w mailu zachęcającym na szkolenie było, czy rzeczywiście będąc na estońskim CIT-cie nie płacisz podatków? I odpowiedziałem, że to nie jest prawda. A no właśnie, nie jest prawda ze względu na to, że mamy tak zwane ukryte zyski. I do tych ukrytych zysków ustawodawca tutaj dał katalog działań, które powodują, że na bieżąco trzeba płacić podatek dochodowy. Czyli na przykład jeżeli zostanie udzielona pożyczka przez podatnika, czyli przez spółkę udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi, to tutaj będzie dochodzić do tak zwanych ukrytych zysków i od tej udzielonej pożyczki spółka będzie musiała zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10 lub 20%. Za ukryte zyski uznaje się też świadczenia wykonywane na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej lub innego podmiotu równoważnego. Będzie też ukrytym zyskiem nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z przepisami o cenach transferowych, jeżeli by ta transakcja została określona w ten sposób, że ewidentnie by wynikało, że ona jest zaniżona. Do ukrytych zysków jeszcze wiele różnych elementów zostanie zaliczonych, choćby nawet kwestie związane z darowiznami, z prezentami, z wydatkami na reprezentację. Proszę Państwa, także do ukrytych zysków zostanie zaliczone choćby ta wartość, z pojazdu osobowego, która zgodnie z przepisami nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu, gdy samochód jest wykorzystywany w trybie mieszanym. Także tutaj też bardzo ważny element, że ci, którzy mają samochody osobowe w takich spółkach, a nie prowadzą ewidencji przebiegu i są wykorzystywane tylko i wyłącznie do działalności spółki, ale też wykorzystywane są na potrzeby osobiste, na przykład zarządu, no to tutaj też to świadczenie będzie uznane za ukryte zyski. O wysokości CIT-u tutaj mówiłem. No i co ważne jest, żeby ewentualnie zweryfikować sobie przed wejściem na CIT estoński, ze względu na to, że to rodzi konsekwencje finansowe. Sprawdzić sobie nierozliczone straty z lat poprzednich, bo w CIT-cie estońskim nie możemy rozliczać strat z okresu, kiedy spółka nie była opodatkowana na ryczałcie. Trzeba pamiętać o tym, że będziemy musieli zrobić pewną korektę przychodów i kosztów z wejściem na CIT estoński, ze względu na to, że będąc na CIT-cie estońskim prowadzimy księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości, a nie tylko i wyłącznie prowadzimy księgi zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutaj księga jest prowadzona przede wszystkim zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Także to jest bardzo ważne, żeby sobie pewne elementy przeanalizować, żeby też finansowo sobie sprawdzić, co jest opodatkowane w momencie, kiedy przechodzimy sobie na CIT estoński, bo tak jak mówiłem, już trzeci raz powtarzam, że będąc na CIT estońskim, to nie znaczy, że w ogóle nie będziemy płacić podatków. Proszę Państwa, jeszcze sobie popatrzę na kilka pytań, które pojawiły się. Oczekuję na Krzysztofa, który to spotkanie prowadzi. Ja już, Michał, jestem obecny. Chciałem jeszcze przekazać kilka istotnych wiadomości. Już widać, że się pokazuje. Krzysztofie, zanim zacznę odpowiadać na pytania, bardzo bym Cię prosił o to, żebyś przedstawił informacje, które masz. Tak, proszę Państwa, już 11, czyli za dwa dni, odbędzie się pełne szkolenie dotyczące CIT-u estońskiego. Ja to myślę, że to będzie minimum 3 godziny. Michał poprowadzi takie szkolenie dla osób, które albo zamierzają przejść na CIT estoński, albo chciałyby się więcej dowiedzieć, albo ewentualnie prowadzą biura rachunkowe, klienci o to pytają. Będzie możliwość wzięcia udziału w takim szkoleniu pełnym z CIT-u estońskiego. Przepraszam, CIT estoński to mamy... Później, 30 chyba. 30. Tak, 30 mamy CIT estoński, proszę Państwa, między 9 a 14, czyli tak, o czym, Michał, tutaj na szkoleniu pełnym będziemy mówić więcej niż to, co dzisiaj mówimy na bezpłatnym webinarze. No, proszę Państwa, to, co dzisiaj przedstawiłem, to nie zawiera wszystkich szczegółów związanych z CIT-em estońskim. Tak jak widać, tam jest wiele różnych warunków, czynności przygotowawczych, kwestia tego dochodu z przekształcenia, no to tylko powiedziałem, że taki dochód występuje, a tu trzeba powiedzieć, z jakiego tytułu on występuje, co jest ważne przy tym przejściu, na jakie kwoty zwrócić uwagę. Kwestia, w jaki sposób ustalić rok podatkowy, no i jakie na przykład choćby nawet obowiązki ewidencyjne są. Kwestia rozliczania samochodu osobowego jest odmiennie potraktowana w CIT-ie estońskim, bo na przykład tam już nie ma limitu tego 150 tysięcy przy samochodzie osobowym do tego, by ograniczyć amortyzację. No jest wiele jeszcze elementów, które wymagają odpowiednio więcej czasu, by je omówić na pełnym szkoleniu. Te 45 minut to jest stanowczo za mało. Proszę Państwa, tylko dzisiaj cena 197 zł, jeżeli decydujecie się na wzięcie udziału w tym szkoleniu, ale mamy dla Państwa jeszcze dobrą informację, ponieważ możecie dołączyć także 8 listopada do szkolenia związanego właśnie z KSeF-em. Proszę Państwa, też temat na topie. Jeżeli zdecydujecie się na udział w szkoleniu z KSeF-u 8 listopada między 9 a 13, dostajecie w gratisie szkolenie na temat prawidłowego rozliczania ryczałtu zgodnie z Polskim Ładem. Tam jest około 4 godzin nagrania i wtedy wartość takiego pakietu jest dużo wyższa, bo 941 zł, płacicie Państwo jedynie 297 zł, także ten bonus to jest nagrane szkolenie plus 2 szkolenia na żywo razem z nagraniem. Jeżeli Państwo nie macie możliwości wzięcia udziału na żywo, możecie Państwo także obejrzeć nagrania z tych szkoleń, zadać pytania, wysłać do mnie. O, pani Ela pisze, że już się zapisuje, także już link powinien się za chwileczkę pojawić do możliwości skorzystania z tego szkolenia. Co robicie Państwo? Klikacie w linka, przechodzicie na stronę płatności, wypełniacie najpierw dane do faktury, przechodzicie na stronę płatności, faktura od razu ląduje u Państwa na mailu i co? I widzimy się już niebawem i porozmawiamy sobie właśnie na temat, szerzej, na temat CIT-u estońskiego, a osoby, które są zdecydowane, chciałyby także wziąć udział w szkoleniu w KSeF-u, jest idealna okazja, ponieważ za 297 zł możecie Państwo wziąć udział w obu tych szkoleniach. Możecie dokonać zakupu albo klikając w linka, albo ewentualnie, tak jak mówię, to
cena tych szkoleń to jest ułamek wartości, którą Państwo musicie zapłacić na rynku. Istnieje możliwość, teraz mamy taki okres promocji powakacyjnych, w związku z czym możecie Państwo wziąć udział w tychże szkoleniach po mocno obniżonej cenie. Jestem zainteresowany szkoleniem, możecie także wypełnić imię i nazwisko, jeżeli nie jesteście osobą decyzyjną albo nie macie Państwo możliwości dokonania przelewu, to możecie także dokonać zamówienia właśnie przy pomocy tego formularza. Wtedy do Państwa oddzwonimy, wystawimy fakturę pro forma lub fakturę standardową. To jest dla osób, które nie mają możliwości zrobienia przelewu. Michał, odpowiedz jeszcze na kilka pytań. Tak, pani Ania tutaj zapytała, gdy spółka jest w reżimie estońskim i zostanie wniesiony aport rzeczowy, to czy w cudzysłowie wylatuje z estońskiego? Tutaj o aporcie rzeczowym to trzeba wiedzieć, jaki to jest aport rzeczowy, bo jeżeli ktoś wniesie do spółki aport rzeczowy w postaci na przykład nieruchomości, które to nieruchomość nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, no to takiej sytuacji nie mamy. Tutaj cały czas o tym aporcie mówi się, jeżeli ten aport stanowił albo środki trwałe w innym przedsiębiorstwie, albo wnosimy aport w postaci przedsiębiorstwa. No to tu jest problem nie z każdym aportem, tylko z aportami, które, tak jak mówię, stanowiły kiedyś środki trwałe innego przedsiębiorstwa lub stanowią ZCEP, czyli jakąś zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jeżeli spółka jawna jest jako udziałowiec w spółce z o.o., to taka spółka, ani jedna, ani druga spółka nie może być na CIT-ie estońskim, a w ogóle spółki jawne, z tego co pamiętam i dałem na tabeli, na CIT-ie estońskim być w ogóle nie mogą, bo ich tam w tej tabeli nie ma, spółek jawnych. Także jeżeli tylko mamy spółkę jawną jako udziałowiec w spółce z o.o., to też nie będzie mogła być spółka z o.o. na CIT-cie estońskim, bo udziałowcami w spółce z o.o. mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne, a spółka jawna nie jest osobą fizyczną, choć rzeczywiście transparentnie jest traktowana do podatku dochodowego. Pani Renata, gdyby spółka z o.o. będąc na estońskim CIT-cie zakupiła udziały w innej spółce z o.o., czy musi zrezygnować z CIT-u estońskiego? Tak, dokładnie. Jeżeli świadomie czy nieświadomie, to nie ma żadnego znaczenia. Spółka z o.o. kupi udziały w spółce, innej spółce z o.o., to traci prawo do CIT-u estońskiego, no, z pewnymi rygorami, które z tym są związane. A w jakim czasie należy, pani Anna pyta, w jakim czasie należy zatrudnić te trzy osoby? No to tu to nie daje, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to zależy, bo jeżeli mówimy o spółce, która jest spółką małą, czyli do 2 milionów złotych, no to mamy sytuację tego rodzaju, że po przejściu na CIT estoński mamy inne warunki. Jeżeli będzie sytuacja tego rodzaju, że mamy do czynienia ze spółką, która jest, nie jest już małą spółką, no to mamy inne warunki. Jeżeli byśmy sobie wzięli pod uwagę już dużą spółkę, to tam są przepisy, które już zaraz Państwu czytam, wyraźnie mówią, że musimy zatrudnić te trzy osoby, jeżeli mamy cały rok, to w okresie co najmniej 300 dni, na rok podatkowy wynosi 365 dni. Czyli zakładamy, że jakbyśmy mieli do czynienia z dużą spółką, która przejdzie na CIT estoński, no to przez tam 60 dni
możemy nie zatrudniać tych trzech osób. Także, ale jeżeli mamy sytuację tego rodzaju, że mamy spółkę małą, no to tak jak mówiłem i czytałem ten przepis, jest sytuacja tego rodzaju, że w pierwszym roku nie musimy, w kolejnym zatrudniamy jedną osobę i w następnym roku jedną. Wracając do dużych spółek, przepis nam mówi, że co najmniej 300 dni, już skończę, co najmniej 300 dni, a jeżeli by to był niepełny rok podatkowy, znaczy niepełny rok kalendarzowy, no to przez co najmniej 82% dni przypadający w okresie tego roku podatkowego. Panie Adamie, więc tak, może pan przy pomocy linka, czyli klika pan w linka, wypełnia pan dane firmy, szkolenie jest na żywo online, czyli tak jak teraz się to odbywa, klika pan w linka, przechodzi pan, wypełniał pan dane firmy, przechodzi pan na bramkę płatności, dokonuje pan płatności, faktura ląduje na mailu, ma pan dwie możliwości. Albo wybiera pan samo szkolenie jedno, CIT estoński za 197 zł, albo wybiera pan szkolenie CIT estoński dodatkowo ze szkoleniem KSeF-u, także na żywo w takiej formie jak teraz online, 297 zł. Jeżeli skorzysta pan z pakietu, dodatkowo w gratisie dostaje pan szkolenie na temat Polski Ład, nagranie z ryczałtu. Także zachęcamy państwa do wzięcia udziału. Jest to ostatnia możliwość na wzięcie udziału właśnie w tej przystępnej cenie. Żeby tego bonusa dostać, trzeba się teraz zdecydować. Albo klikamy w linka, albo jeszcze raz powiem, albo wypełniamy ankietę, która się pojawiła, albo wysyłacie państwo bezpośrednio do mnie maila krzysztof@edumeo.pl. Wysyłacie do mnie maila i rezerwujecie swoje miejsce i wtedy dostajecie państwo gwarancję tej ceny, którą tutaj przed chwilą pokazaliśmy. Michał, jeszcze jakieś może ze dwa pytania i będziemy tak, pani Anna pyta, czy może być 6 osób po pół etatu? Jak najbardziej może być 6 osób po pół etatu, bo wracam, co mówi przepis. Musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Czyli jeżeli zatrudnimy 6 osób po pół etatu, to spełniamy warunek bycia możliwości na CIT-ie estońskim. Czy... Panie Edyto, jeżeli pani nie pasuje termin, tak jak mówiłem, można do mnie puścić pytania. Michał odpowie podczas szkolenia, będzie pani miała zapis szkolenia i na swoje pytania dostanie pani odpowiedzi. Tyle, że nie będzie pani na żywo, tylko będzie pani miała nagrane szkolenie. Pan Błażej pyta, czy zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych zlecenie czyni zadość warunku? Tak, czyni też. Można zatrudnić tylko i wyłącznie na umowę zlecenie. Nawet przepisy zmieniły się od tego roku, bo wcześniej były przepisy, które mówiły o tym, że na umowę zlecenie z ubezpieczeniami społecznymi. Te ubezpieczenia społeczne w tym roku wyleciało, czyli możemy zatrudniać na umowę zlecenie bez ubezpieczeń społecznych, ale osoba, która jest zatrudniona, musi mieć przynajmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Także tutaj chodzi o to, że muszą, jeżeli będą to osoby zatrudnione na umowę zlecenie, mówię, od tego roku zmienił się przepis, nie muszą mieć ubezpieczeń społecznych, ale muszą mieć te wysokie wynagrodzenia i jest taka możliwość. Pani Beata, wspólnicy na etacie też wchodzą do tego limitu. To nie wiem, czy to było pytanie, czy stwierdzenie. Pani Renata tutaj zadała. Spółka z o.o. założona w 2022. Zgłosiła się do CIT od 1 stycznia 2023. Zatrudnienie dwie osoby, w tym jedna poszła na macierzyński, jedna osoba zlecona. Czy może podlegać pod CIT estoński 2000, czy musi zrezygnować? No tutaj nie ma wysokości, czy mamy do czynienia z małą spółką, czy z dużą. Bo jeżeli byśmy mieli do czynienia z małą spółką, no to wygląda na to, że dałoby się jeszcze obronić ten CIT estoński. Czy pełnienie funkcji przez prokurenta może być? Tak, w spółce, gdzie
mamy zatrudnienie, gdzie mamy CIT estoński, prokurenci nam nic nie przeszkadzają. Prokurenci mogą być, mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie, nieodpłatnie. No jest pewna przeszkoda, że jeżeli mamy do czynienia z prokurentem, który jest powiązany rodzinnie z właścicielami, czyli mamy sytuację tego rodzaju, że mamy prokurenta, który jest żoną na przykład jednego z właścicieli, to jego wynagrodzenie może być liczone pod pewnymi warunkami. Chodzi tutaj o wysokość wynagrodzenia do tak zwanych ukrytych zysków. Także co do zasady, prokurent może być, chodzi tylko tutaj o prokurentów, którzy są powiązani osobowo z właścicielami. Tu trzeba zachować pewną ostrożność i zwrócić uwagę na tak zwane ukryte zyski. Michał, ja myślę, że na dzisiaj będziemy już kończyć. Dziękuję Ci bardzo za przeprowadzenie głównej części oraz... Ja tu się rozpędzam, próbuję nadrabiać, a tu już. No ale czas jest nieubłagany, rzeczywiście też jakieś tam zobowiązania. No myślę, że na spotkaniu tym pełnym da się odpowiedzieć na wszystkie pytania, także zapraszam. I na koniec ostatnie dla Pani Ani. A jak posiadamy spółkę z o.o., udziały w innej spółce komandytowej, to niestety ta spółka z o.o., która posiada udziały w innej spółce komandytowej, nie będzie mogła być opodatkowana CIT-em estońskim. Przepraszam, dziękuję za zaproszenie. Ja Państwa zapraszam osobiście na swoje, jakbyś tam mógł pokazać jeszcze te terminy, na swoje wykłady, które będą, tu nie ma terminu. 30 października. 30 października, pełny CIT estoński i proszę Państwa już 8 listopada odnośnie KSeF-u, tam mam wiele ciekawych przemyśleń, wiele rozwiązań i przede wszystkim w ogóle należy się tym zainteresować, dlatego że czas jest bliski, mimo tego, że 1 lipiec przyszłego roku, ale to jest naprawdę bardzo blisko, trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.